Dzień dobry widzowie. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Jak mnie słyszycie, to się cieszę, bo mam taki zwykły mikrofonik kupiony kiedyś na Temu albo AliExpress, nie pamiętam. Nie używałem go, bo wydawał mi się mega słaby, ale może właśnie się teraz przyda i troszeczkę będę mógł nagrywać. Wiecie, z oddalenia, nie wiem na ile ta bateryjka mikroskopijna w nim wystarczy. Naprawdę. Kosztował 28 zł. Z przesyłką tam, nie wiem, no z 3 dychy załóżmy. 30 zł polskich. To naprawdę niewiele w porównaniu z tymi mikrofonami. Wiecie, kurczę, muszę cofnąć się po bluzę. Okej, mamy bluzę. Cyk. Nie wiem, co dzisiaj zrobię. Może przesadzę parę choinek chociaż. Jakby ktoś się pytał. Idę do was. Zobaczymy, jak mnie było słychać. No. Widzicie, nagrywa się. Ciekawe. Ciekawe, jak długo. Bo się okaże później, że wiecie, jest obraz, ale bez dźwięku. I co wtedy? No. Otworzymy wrota tutaj. Wytoczymy. Co wytoczymy? Szpadel chyba dobry, chociaż on tam jest. O. Pogoda jest kiepska, ale przestało padać, dlatego wyszedłem z domu. Chyba będę jeździł taczką i przesadzał te wiecie, choinki, bo nie wiem, co tu robić innego w takie pochmurne dni, zimne i nieprzyjemne. O, dymek leci z komina. Powinienem przestawić ten karmnik, bo jednak tutaj pizza nie przyleci, wiecie? I co zauważyłem? Jeszcze gdzieś tam wysoko są sęki, które wypadły z desek elewacyjnych i przydałoby się je zasilikonować, ale one są przy samym szczycie tam budynku. To jest wysoko. A jak wiemy, drabinę mi zakosili taką fajną. Co za dupki? O, taki obchodzik. Tu Plexa fajnie zdaje egzamin. Nie pada ten deszcz bezpośrednio na taras. No, tam by się przydało wleść. Normalnie lenia mam na robotę, bo tak wiecie, chyba wezmę drabinę i flagę ściągnę. Pierwsze przede wszystkim, nie? Co należy zrobić. Jestem ciekaw, jak się to nagrało. Dobra, szukam rękawic. Jakichś pierwszych wolnych. Krętareczka będzie tu, może być, nie widzicie mnie, ale słyszycie zapewne, mam nadzieję. Idę na drabinkę, muszę wziąć, odkręcimy tą rurkę, którą przykręcałem z synem, żeby flagę wywiesić, nie? Cadillac do prania by się przydał. Pojechać z nim na myjnię. Może pojadę? Nie wiem. Jejku. Zobaczymy. Jutro przyjeżdża syn. Na 2 dni, więc za dużo nie zrobię. Nie nakręcę filmów, bo ktoś, jak to mnie było jeden dzień filmu, upomniał się, a gdzie film? No, czasami naprawdę nie mogę nagrywać, bo zajmuję się dzieckiem. I tyle. Dla mnie to jest priorytet, zajmować się synem, jak on jest on u mnie, nie? Pomimo to, że dosyć często się z nim widzę, właściwie prawie codziennie. No ale jednak nagrywać kiepsko.
Hopa, moja flaga historyczna. Zaniosę ją do wyschnięcia. Ładnie niech schnie. No, mieliśmy święto ustalone przez kogoś dla mas. Na pewno nie dla nas. Znaczy, dla mas. No, na pewno nie dla mnie. Dobra. Jak mam mikrofon, to mogę nagrywać z daleka, proszę Państwa. I nie przestawiać Was co chwilę. Niech się suszy. Wyschnie, to ładnie schowam, nie? Musi dotykać tego odkurzacza tu. No, dobra. Wezmę to. Odstawię. O. No i co? Szpaderek, taczuszka i chyba do lasu, nie? Chociaż pada ten deszcz. Nie wiem, co tu robić, powiem, bo co chwila pada słabo. Chyba przestawię ten karmnik, tyle co zrobię, nie? Idę po szpadel, no niestety Ewa wsadziła już te cebulki tutaj 2 dni temu, czy 3 w weekend długi, listopadowy, i one tu są wszędzie, przebiśniegi i krokusy. Krokusów chyba z 200 sztuk i przebiśniegów 100, więc szkoda by było to zniszczyć, ale trudno, muszę wykopać to, bo kociamber stalkuje te ptaki tak, że niestety z tego nic nie będzie. Kurczę, to by się przydało. Trochę tu wyjedzone jest, nie? Jak ja to wkręciłem, to ja nie wiem, nie pamiętam już. A to całkiem przecież niedawno było. O. Gdzie jest tutaj wkręt? Tu! To jeden. Idę po wiertarkę. Jeden wkręcik, to odkręcę, łatwiej mi będzie tym słupem manewrować, nie? No, także widzicie, przydałby się mikrofon profesjonalny. Takie półprofesjonalne. DJ-a jakieś tam kosztują, nie wiem, około 1500. A ja mam, widzicie, mikrofonik za 4 dyszki. Czy tam ile? Już dawno kupiłem, zimą. W lutym, w marcu chyba. Tylko nie używałem, bo to siara. Jeszcze jest jeden? Gdzie? Gdzie jest drugi wkręt? Tu jest, z drugiej strony. Okej. Może będą pożywiać się lepiej te ptaszki, jak gdzieś skitram teraz. W ogóle ptak, ten kot jest, wiecie, tu. Kot jest w domu. Śpi. Super, odkręcone. No muszę to odkręcić, bo porysuję ten parapet. Dobra, ptice. No nie, ten termometr to już nie przypiął, nie przyłatał, bo to i tak nie patrzyłem na niego, na temperaturę. Muszę, wiecie, zakłamana będzie temperatura na tarasie. No o czym? Co z tym zrobię? Nie jest to za mocno osadzone. Dobra, troszeczkę Was przedstawię, bo chyba wiem, gdzie pójdzie ten słupek. Tak z Ewą rozmawialiśmy, że tutaj między te choinki, tylko ja nie wiem, czy tu przylecą ptaki. No przylecą chyba, trzeba próbować, bo tam zawsze kot wychodzi na taras, więc wiecie,
na pewno tam nie przylecą albo będą się bały. A tutaj z tej strony może częściej my chcemy widzieć przez okno po prostu, jak one sobie jedzą, nie? Dobra, nie będziecie widzieli, jak targam ten słup, w sensie wyciągam z ziemi. Mam nadzieję, że to będzie bardzo szybka akcja. O, obruszam. Mówię, co robię. No, spoko. Wszedł naprawdę, tak wiecie, w piaseczek. Delikatnie. O. Tutaj też muszę uważać na cebulki, bo Ewa tu powsadzała również. O. Cyk. Idę po szpadelek, żeby było łatwo wykopać. Tylko potrzebny szpadeleczek, nie? To jeszcze poczekajcie chwilę na mnie i powiedzcie w komentarzach, czy fajnie z mikrofonem. Jak fajnie, no to cóż. Kiedyś jak uzbieram, może zbiórkę otworzę, co? Zbiórka na laptopa zakończyła się kwotą 115 zł. I jakbym otworzył zbióreczkę na mikrofony, bo to jednak jest dla was ten dźwięk taki lepszy, bo będę mógł więcej nagrywać właśnie chodząc sobie, a nie latając ciągle z tą kamerą. No, tu ziemi nawiozłem wcześniej, bo tu było nisko. Dobra, chyba tak, co? Tu będzie widać. Dobra, tu jedziemy z koksem. Kurde, tyle ziemi. Żyznej ziemi z trawką, która wykiełkowała, trochę szkoda. A, trudno. Każda łopata tej ziemi to tu przywieziona. Nie było tej ziemi tu. O. Jadą maszyny z lasu. One tu jeżdżą, może nie super regularnie, ale często słychać je, nie? Ciągnik zawsze przyczepa z drewnem jakieś maszyny do ścinania drzew, nie? Po tej mojej drodze leśnej, którą sobie spaceruję, czy tam biegam z Ewą. No cóż, gospodarka leśna normalna, nie? O. Na szczęście tutaj, wiecie, z kopaniem nie ma problemów. Oprócz tego kupiłem ten szpadelek. Ktoś chwalił tamten szpadel, że kurde, co to za szpadel? Ale w końcu się rozwalił, nie? Pękł przy tym trzonku tam na dole. Pospawać by można było, ale już się nie będziemy nawiedzać tam. Kupiłem za 7 dych chyba szpadel następny. Tamten to narobił. Zrobił tutaj całą kanalizę i właściwie cały domek na trudne czasy w wersji pierwszej zrobił. Jeszcze zaczynał swoją karierę w mojej zawodową. Jakby w mojej pracy tej, takiej zawodowej. Kiedyś kupiony został do jakichś tam wykopów. Dobra. A, jeszcze głębiej. Żeby wiatr tego nie zdmuchnął. O. Cyk. Dobra. Zaś będzie grabienie. Chodź tu, słupku. Ten słupek też ma swoją historię, bo jest targany. Aż stamtąd z domku pierwszej wersji. O, pięknie. Nie widzicie pewnie, bo wam sosenka ogolona przeze mnie przysłania. O, ale będzie gicio, panie. Ubić by się przydało to w jakiś sposób. Przydałby się jakiś kijaszek taki. Mam nadzieję, że tutaj będą się pożywiać chociaż te moje sikoreczki. No, tak lubię popatrzeć sobie na ptaszki. No tu widzicie kociamber
łowca poniekąd. Poniekąd dobrze, że łowi, ale nie chciałbym, żeby ptaki łapał. No ale co zrobisz? Albo kot, albo ptaki. Tak to ktoś pisał w komentarzach. I to jest racja. Że tam, gdzie kot, tam ptaków mało, nie? Albo wcale one tutaj, jak widzą, że kota nie ma, no to zasuwają. Przytegwują. Przylatują. O. No. Okej. Okej. Prosto to chociaż, panie poziomicą, to nie będziemy tego robić, bo na oko wszystko robimy. Jest gitara. Idę tutaj za miedzę. Wezmę tą brzuskę. Tu przy robieniu ogrodzenia ścinałem brzuski. Widzicie, jak szybko brzuska, miękkie drzewo, strasznie, dlatego do palenia to ono się tam nie nadaje za bardzo. O. O. Tu bijaczka będzie teraz za chwilę. Uwaga na łapki. O. Oj, oj, oj. No weź. Chodź tu. Dobra. Jeden badyl. No to tego też weźmiemy. Cieńszy jest. Ciupinkę zetniemy go tutaj, bo to patyczek w ogóle. Cyk i mamy drugi. Widzicie? Tak się pozyskuje drewienko. Tu widziałem jeszcze ściętą wcześniej. O, słusznej grubości. Nie wiem, czy mnie widać. Jak nie widać, to trudno. Teraz będzie widać. Pewnie, nie? Cyk. O. I lecimy z koksem. Chyba stąd jest nawet. Brzuski. To i tak właściciel tej działki ścina to co jakiś czas. Aczkolwiek chyba już nie ścinał z 2-3 lata. Bo takie porosły duże. Może więcej nawet. Co tu ściąć przy okazji, jak już tu jestem? Coś tu mi zasłania, proszę państwa, słoneczko czasami. Tam mi się tutaj sok z brzozy może pozyskamy z tej, zanim zetniemy, nie? Wiosną. O, tu dąb. Tutaj jakieś chwasty takie brzydkie.
Nie wiem, co to jest nawet, ale powinienem to ściąć. A może zimą jeszcze przyjdzie czas na takie prace, nie? Tego dębka i tak zetniemy może, bo on tutaj kariery nie zrobi. O. Dobra. To jest gruszka chyba tutaj. Taka dzika grusza. No dobra, idę do was. Tu brzustka, tu sosenka. Tu już mnie nie widać. O, widzicie? Już mnie widzicie. Mam nadzieję, że się nagrywa. No tak będę przez chwilę gadał. Przyzwyczaić, ile to minut te mikrofony, mikrofon wytrzyma. Wiecie? Teraz będziecie mnie widzieć. Chyba tutaj Ewa mówiła, że nie sadziła. Tu budzisko. O. Dobra, idę po karmniczek. Cyk. Dobra. Wkrętareczka chyba też jest tu położona, więc do dzieła. Bo daleko byłem za budynkiem. Co prawda cię może tłumiło już dźwięk. Nie wiem, nie znam się. O, zobaczcie. Hihi, odwrotnie zrobimy. Tymi żarłem w tą stronę. Wyjedzone tu jest, czyli one tu były. Te sikory. Cyk. Jeszcze jedną kamerę zamówię chyba. Te kamery są spoko, naprawdę one działają. Pomimo to, że są dosyć tanie. O, siedzi, widzicie? Jak ładnie. Elegancko, panie. O, dwa wkręty. No. Stamtąd pada deszcz. Może ja tutaj jednego... A, już zostawię. One jakoś nie chcą jeść tego, wiecie. Chyba wyciągnę tu, bo postawię. O, niech sobie tu dziubią. Ptice jeszcze mają, więc nie dosypuję im. Dobra, a to, co zrobię z tym? Nie wiem po co, ale tak wplatam, żeby sobie... Żeby sobie tak było. O, spoko. Może nie spadnie. Ej, wiertarka. Dobra. Drabinę zaś z powrotem zanieść. No dobra. Idę po te drewienko. A to jeszcze tu na dwa kursy, bo i drabina. No, widzę, że mikrofon chyba zdaje egzamin. Będę go używał częściej. Zawsze to, wiecie, więcej materiału się nagra z moich prac. Hop. Specjalnie nie słucham dzisiaj szewko przy tym, bo by tutaj byście słyszeli głośno bardzo. Cyk, drabineczka. Zaraz trzeba przynieść. Okej. Mięso jakieś trzeba usmażyć. Nie wiem, czy jechać do miasta, bo mi świta po głowie, jako że zbiórka się nie dokonała, że tak powiem, na laptopa, to może wezmę w abonamencie tego laptopa, tylko to nie będzie Mac, bo Maców chyba nie ma nawet w Orange.
Bo mogę wziąć w orange, wiecie, przedłużenie numeru, bo mi się skończą dwa numery teraz. Swojego czasu to miałem tych numerów mnóstwo. No ale dwa mi zostały. Do przedłużenia lub do likwidacji. Mogę wykorzystać to i wziąć jakiegoś lapka, nie? Tylko rata tam jest 140 zł za laptopa. Recenzje oglądam, to takie one te recenzje, nie wiem, nie konkretnie, jest jakiś taki Lenovo ThinkPad jakiejś generacji szóstej, nie wiem ile on ma, 16 giga RAM-u, bo chyba RAM jest ważny przy robieniu filmów, nie? Jeszcze się zastanowię, no. Tak to wygląda. No i co tu robić, jak tu mrzawka zasuwa cały czas? Nie wiem. Chyba pojadę na miasto po prostu. Cadillaca przepłukam i tyle. A wcześniej wstawię mięcho tutaj. O. I drabineczka do garażu. Chyba. A wy gdzie patrzycie? Nie patrzycie na mnie. Pograbimy tu troszeczkę. Nie no, całkiem mocno się już rozpadało. Nie wiem. Normalnie nie wiem, co mam robić czasami. W taką pogodę. Nie mam kur ani gęsi i kaczek, jak Albert z lasu. On musi coś robić nawet. Ale tak zwierząt my nie chcemy hodowlanych. Kurwa, nic, bo zamierzamy jeszcze podróżować. Już będzie problem z kotem. Jak go tu zostawić, nie? Na 2 tygodnie. Nie wiem. Do hotelu się go odda pewnie. I tyle, trudno. Ja nie przedkładam, wiecie, dobrostanu zwierzęcia nad dobrostanem ludzi. No, przede wszystkim swoim. Więc jak pójdzie do hotelu, to chyba nie sfiksuje, co? Psychicznie. Zobaczymy zresztą. No bo przecież to, że kot jest, to co? Siedzieć na D? Cały czas w domu? No nie. Gdzieś tam widziałem komentarze pod jakimś tam TikTokiem. Jak ktoś pisał, że no nie wyjeżdża w ogóle. Bo padło pytanie, co robicie z kotami, jak wyjeżdżacie. No to bardzo mało ludzi do hotelu. Większość to załatwia kogoś, kto przychodzi do domu i tam dogląda te koty. Niektórzy jak na weekend jadą, to nie widać mnie. Zapominam, że musi być mnie widać. To niektórzy wypadłem, kurde. Niektórzy co, że co robią? A, że zostawiają koty na tam 2 dni. Od piątku do niedzieli. Gdzieś tam jadą na krótko. No bo koty to na tyle samodzielne, że poradzą sobie, jak mają jeść. Mają wodę w domu, w mieszkaniu. To już w ogóle. No dobra. Chyba to będę kończył, bo co tu robić? Widzicie filmy teraz takie, jak się nie ma co robić. Takie średnio ciekawe, ale zawsze troszkę polityki, zawsze się trochę ze mną spotkacie, zawsze trochę wam coś poopowiadam, zawsze was zirytuję, co bardzo lubię robić. Żartuję. Po prostu taki jestem, mówię co myślę i nie zwracam uwagi na to, jak ktoś to odbiera i czy kogoś urażę, nawet do tego stopnia, nie? No dobrze, no jak się podobało, no to co? Wiadomo, subskrypcję, bo mam prośbę do tych, którzy oglądają, a nie subskrybują, żeby kliknęli subskrypcję, bo cyferki muszą się zgadzać. Jakby 5000, idziemy do 5000, brakuje tam mniej niż 200, chyba teraz 180, 179 dzisiaj dokładnie osób brakuje do 5000. Dzisiaj przebył jeszcze, wspomnę, patron jeden, Lucjan z Helu. Znana osobistość tego kanału, tego poprzedniego kanału na innej platformie. Znamy się osobiście.
Już ze 2 lata zaraz chyba minie. Więc dziękuję Lucjanie, dziękuję pani Ewelino i dziękuję panie Grzegorzu, bo 3 patronów ma kanał. No to kurde, postępy, fajnie, cieszę się. Także subskrybujcie, ci co nie subskrybują. Do tych 5000 będzie miło to 5 z przodu zobaczyć, nie? No i co, łapki w górę, pytajcie o co chcecie. Chyba zrobię live'a jakiegoś, nie wiem kiedy, no w niedzielę może, z Ewą może zrobimy jakiegoś live'a i pochwalimy się czapeczkami trochę. No bo co, syna mam do soboty, to tam raczej nie. Chyba sobotę wieczorem może. Może, dobrze. To do zobaczenia. Pa, pa, bo mokry cały telefon. Mam was pod dachem. A chyba wiecie co, zrobię karmnik, co? Jeszcze jeden jest. Sosenka świeżo ścięta. Muszę tu na prosto chociaż ściąć, żeby można było przykręcić moją konstrukcję. Ech. Cyk. Powiem wam, że ta piła, już nie pierwszy raz mówię, piła jest jakaś niesamowita. O, prosto to super nie jest. Teraz zrobimy mały karmniczek, bo są tutaj małe takie tylko elementy, deseczki, widzicie, w tej mojej kupie drewna. I tak to na zgnicie idzie, więc może wybuduję coś tu. Poszukamy najszerszej dechy, jaka jest. Kurczę, taka zdrowa ta decha. Jak to zrobić, proszę państwa? Kurde, te deseczki to szkoda ich, one powinny schnąć, szczerze. No gdzie ja do garażu zrzucę i zanim wyschną, to minie 100 lat, nie? Nie, to jest bez sensu, niech to leży już. Dobra, zajmijmy się właściwą robotą. Deska, deska jest. Już mamy 2 deseczki. Oła, coś mi w nogę wlazło. Mamy 2 deseczki. No dobra. Coś tu materiał uzbierałem, jak widzieliście. Już mamy 2 nogi. Cyk, 1, 2. O, ciechamy tu. To są takie, wiecie, bardzo ekologiczne karmniczki z odpadków. A role będą spełniały, nie? Zawsze to ochronią troszkę to jedzenie, które wysypuje. Ktoś pisał też, że za szybko dokarmią. No może troszkę za szybko, ale przyzwyczają się, może te ptaki będą przylotywać. Dobra, mamy tu. Czyli to będzie góra, dół. Brzydkie to jest, to będzie góra wtedy. Niczym tego nie maluję, bo idę po wkręty. Bo nie chcę, szkoda farby nawet. A ten... Chodź tu. Łaj, te wkręty. A i tak to nie jest na wieki. Jak tak, tak jak wszystko. Tak jak wszystko nie jest na wieki. Nic nie jest na wieki. O, może tak. Bo co jest na wieki? Kończymy swój żywot na tej ziemi i co? I co nam po gratach, które tam żeśmy pilnie zdobywali? Nic. Ewentualnie rodzina się kłóci. O nie. Dlatego Jacek nic nie ma. Okej, to powinienem ściąć tak po skosie, nie? Tak jak to jest ścięte, o. Wtedy by było łatwiej mi. No, dobra. Ścinam na 1 stronę, co? To tak po skosie. Ej, stój. Tak, o, tak, o, tak, o. Trudno. Trochę roboty. Tak widzicie, kończę film zawsze, że jeszcze dogrywam. Tak jak ten kanał, to się nie uda, nie? Tej Katarzyny. Ona też tak robi film, że kończy, ale jeszcze z 20 minut filmu, więc u mnie się robi podobnie.
No bo jak coś robię, no to nagrywam, no. Okej. Cyk. Chodź tu, diable, ty. A przy okazji o czapeczkach wspomnę. A to już w tym filmie słyszeliście. Czapeczki można zdobyć na różne sposoby. Zostając patronem naszym. Tam są progi porobione. Ze 3 czy 4. 4 progi są. Jak się zostanie naszym patronem. Kurczę, coś tu krzywo lekko, nie? Krzywulec. Wiecie, skąd krzywulec jest, nie? No, do Alberta z lasu. Ja tutaj krzywulca popełniłem. Ale chyba sikorkom to jest zupełnie obojętne. Czy dach nad ich jedzeniem jest prosty, czy krzywy. No tak, widzicie. O, pogoda dzisiaj. A wczoraj piękne słońce było chwilę. Tu akurat z synem siedziałem. Dobra. Coś tu się załapał, wkręcik. Tak jakoś tak mało fachowo. Ale to wiecie, ja słynę z tego, że mało fachowo robię. No, okej. No, coś tu się trzyma. To można by było dociągnąć, nie? Okej, widzicie, już jest jedna część dachu. Jakaś deseczka dłuższa. Musiałbym, poczekajcie chwilę. Nie odchodźcie od odbiorników. Teraz lecą reklamy właśnie. Oglądnijcie reklamy. Przynajmniej YouTube zapłaci mi 20 groszy od oglądniętej reklamy całej. Chyba. Nie, tak naprawdę to te, wiecie, to co z reklam tam spływa, to nawet by na waciki nie wystarczyło, szczerze powiedziawszy, bo to są bardzo małe pieniążki. Aczkolwiek są. Nie można powiedzieć, że ich nie ma, no są. Kurczę, gdzie tu jakąś deseczkę dorwać? Taką dłuższą właśnie. O. Coś w tym stylu. No dobra, to ja tutaj przyteguję, coś dosztukuję najwyżej, nie? Tom w lesie chyba postawię, tam w choinach całkiem. A co tam? Produkcja karmników normalnie. Może będę robił karmniki dla patronów. To, w takiej wersji, wiecie, z tej kupy drzewa tutaj. Nie, byście nie chcieli. Ja widziałem w Castoramie karmniki za... O, jest za duże pieniądze. Więc wolę zrobić sobie taki, o, swojski materiał. Jest to. No weź, chodź tu. Jak to zrobić, żeby mi to nie spadało? O, tak będzie lepiej. Im brzydziej, tym ładniej, nie? Uwaga, uwaga. No pięknie, proszę Państwa. Ten dach będzie szczelny normalnie. Wszyscy dekarze są w szoku. O kurde, pękło coś. To dodamy jeszcze jeden wkręt w pośrodku. To wtedy na pewno nie odpadnie. Pięknie. Dobra, przydałoby się jeszcze to przedłużyć, nie? To. Tylko długość powinna być taka sama. Co najmniej. O tak. Dobra, to ciachnę już tak w miarę równo, nie? Chociaż to jest, te równo nie jest zgodne ze mną. Niech będzie. Zaznaczymy precyzyjnie co do milimetra. Pi razy oko tu.
może być i tak, że się coś tu odłamało. Cyk, wkręciołki. Ta wkrętarka to jest mocna, nie? Pamiętacie, zbudowała cały domek na trudne czasy w wersji pierwszej. Mam dwie takie wkrętarki już kilka lat. Naprawdę są nie do zabicia. Ten DeWalt wymianka, panie. Czy jakieś tam cudowne firmy. Oczywiście to jest do zastosowań amatorskich. No, nie wiem, czy amatorskie, jak ja naprawdę domek wybudowałem wkrętareczką tą i tą drugą. Dobra, dach przedłużony. Niezbyt atrakcyjnie to wygląda. Tutaj musimy teraz... Chyba z tych badyli porobię. O, takich już nie będę brzuzek szpocować. Chociaż brzuskowy fajnie wygląda, nie? O, tak coś zrobię. Takie coś zrobię, żeby się ziarno nie wysypywało. Dobra, lecimy tutaj z piłą. Chodź tu. Raz. I drugi raz to. Mrzawka sobie pada. Ej. Spada mi wszystko. Później to ogarnąć, sprzątnąć trzeba. Dobra. Cyk. Cyk. I druga strona. O. Może te kruciaki takie potnę od razu, co? Jak to będzie? Tu i tu. O. Powierzchnia tej stołówki nie jest zbyt duża. Przymierzymy i tu przykręcimy, nie? Tu, ciach. Chodź tu. Diabla. Tu zrobimy też, żeby już było, jak już tnę, to tnę tutaj. Okej, dobra, zostało skręcać. Chodź tu, o, cyk, widzicie? Odpadki jeszcze służyć będą długo do produkcji karmików, karmników. Okej. Wkręty i jedziemy z koksem. Panie, mamy haczyki nawet tutaj na jedzonko. Dobra, przykręcamy, nie ma co się szczypać. Doktora Szewko bym posłuchał, ale nie chcę wam przeszkadzać tu politykom, bo Trumpuś tam wiecie, ekipę montuje dla siebie dobrą, dla Ameryki dobrą, nie myśleć, że dla nas dobrą, aczkolwiek jego polityka nada ton polityce w Europie tych wszystkich wasali europejskich, więc Niemcy są w kropce, co tu zrobić z zielonym bezwładem. Panie, jak Trumpuś to zanegował, no i tak już zaczynają szczekać, jak Trumpuś chce, więc to świadczy tylko oczywiście o suwerenności danych krajów, że muszą szczekać tak, jak im każe pan. I tyle. Zaraz powrócimy z powrotem do węgla, czego bym jakoś specjalnie nie chciał, bo mnie tutaj sąsiad zaczadzi. I tak czadzi jeszcze. Co prawda jeszcze obowiązują, jeszcze przepisy, które mówią,
że od węgla odchodzimy. W przyszłym roku już ma nie być 2,5 w ogóle używania węgla. Ale wiecie, że nagle się okaże, że węgiel jednak jest fajny. A wtedy te... a wszystkie inne rzeczy będą niefajne. Trzeba żyć po swojemu. Pierdzielić ich tam. Nie podlegać żadnym tam manipulacjom. I nie dawać się wkręcać w cokolwiek. Nie pomijawszy zdrowotnych spraw, które były dmuchane tam 2 lata temu i pan wyszedł z swego czasu, pan Niedzielski, zupełnie zbieg okoliczności na pewno, dobę przed tym, jak Ruscy weszli do sąsiadów. Pan Niedzielski stwierdził, że wirus już nie jest taki groźny. A dlaczego, myślicie? Na pewno wie, co ja będę się wyżywał na was. Ja to wiedziałem już dawno, że nie jest groźny. Właściwie od zawsze. No, ale nie wszyscy to wiedzieli. Kurczę, no weź. Chodź tu, łobuzie. No i co? I taka wersja bida tego karmniczka, nie? No, ale zawsze jak. Chcę go postawić w ustronnym miejscu. Aczkolwiek na widoku. No. Widzicie, mamy to. Tu chyba wkręcę ze 2 te haczyki, które 3 mi zostały, to 2 wkręcę, żeby powiesić jakąś słoninę tam zimą. Do sikorki fajne ptaszki. Kolorowe takie. W tych szarych dniach to ładnie popatrzeć na takie, fajnie popatrzeć na takie kolory, nie? Chodź tu. O, jestem ciekaw. Żyje ten mikrofon w ogóle. Się okaże, że całkiem spoko ten mikrofon. Jakość dźwięku może być taka średnia, nie? A tu normalnie deszcz pada. Mrzawa na całego, tak a propos. Nie wiem, czy widzicie to w kamerze, w aparacie telefonu. Dobra, mamy to. Co, jeszcze wkopiemy. Chowam to, żeby mi nie prodzewiało i wkrętareczka się nie popsuła. Niech tu stoi. Nie, no i tak będzie potrzebna na 2 wkręty, wiecie. Wkręcić te. Chodź tu. To tu zostawię 2 wkręciołki. Resztę tu. Biorę szpaderek. I idziemy kopać. Kopać. Kopywać ten, patrzycie sobie z daleka, bo nasila się ten deszcz. Zawsze wszystko na szybko, na wariata. Zamknę garaż, żeby mi nie lało do środka. Biorę słupek, nie widzicie tego, ale już idę. Zaraz będę koło was. O, już jestem. I wiecie, gdzie go wkopię? Tutaj gdzieś w lesie. O, żeby było widać ptice. Tu? Czy tam w środku dalej? Tu w środku. Co tam? O tu. O, o, wykopię tam sosenkę jedną przy okazji. O. Widzicie, jak sosna wykopana. Od razu z całym podłożem. Sadzoneczka jak nic, nie? Nie wiem, czy mnie widać. Pewnie nie widać. To was przyniosę bliżej. Mikrofonik, widzę, działa jeszcze, bo się dioda niebieska świeci.
cały mokry jestem. Może tutaj postawię was tu. Mniej troszeczkę pada. No, to chyba za mocno nie mogę, bo nie będę widział. Za głęboko. Nie będę wkopywał tego. Dobra, załóżmy, że ciutkę nie będę widział tego. Chociaż nie, z góry na pewno będę widział. O. Ja cię kręcę jak chaj. Nie no, muszę ziemi skądś przytargać. Wiecie? Skąd tu ziemi, panie? Panie. Skąd tu ziemi wziąć? Trzeba obok chyba kopnąć. No i tyle. Chodź tu. O. No, teraz będzie lepiej. No, siedzi jako tako, nie? Teraz idę po ten, wiecie. No. Wąski ten. Ja wiem, mogłem deseczkę przykręcić taką, nie? Tutaj. Jo, idę po deseczkę małą taką. O, jadźcie. Widzicie, się nałaża. Jeszcze trzeci wkręt by się przydał. Taką podstawkę z deseczki i do tej deseczki przykręcę. Mam deseczkę. Taka deseczka, tu przykręcę i później na to pójdzie karmniczek. Będzie miał szerszą podstawę, bo ta nóżka jest taka, wiecie, marna. O, tak będzie gicio, nie? Do domu odwrócony. Spoko. Dobra, jedziemy z koksem, jak ja to wkręcę. Okej. Raz, dwa wkręty wystarczą. Okej. O, powinienem to obsypać jakoś bardziej. Dobra, wyłączę was chwilę i za chwilę będę. Fajnie wygląda. Widzicie? Mam mieszankę takich naturalnych ziarenek. Sypiemy. Nie za dużo. Niech sobie mają. Jeszcze te kulki przewieszę, wiecie, dwie. Spod domu takie. No, wiecie, o co chodzi. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy mnie słychać. Popatrzcie sobie teraz na widoczki. Dobra. Cyk. No tu też dosypię przy okazji. Tego nie widzicie. Może przylezą. Okej. Chyba ściągnę z tego faktycznie tą kulkę. Z tej siateczki ktoś mi radził. Tu dziobnięte jest kilka razy, widzę. Takie kuleczki, wiecie. Ściągnę to. Tą siatkę, co? Ściągniemy. Niech ona sobie tu, a na haczyki później coś powiesimy. No dobra, widzicie. To by było już na tyle, naprawdę. Hej,
No, to by było na tyle dzisiaj. Widzicie? Jaram się, że mikrofon działa prawdopodobnie, bo teraz od jakiegoś czasu nie odsłuchuję tego. Gary gotowe. Zaraz trzeba mięcho piec. Dobra, jeszcze tu pozbieram mietły i inne rzeczy. Opa! Cyk. To tutaj pójdzie. No pogoda jest barowa, jak to się kiedyś mówiło. I sklepy od 13 były oblężone. Nie wiem, czy młodzi widzowie pamiętają, chociaż mnie oglądają starsi, to pamiętają, że sklepy monopolowe były od 13 kiedyś otwarte, nie? To był problem wtedy polski. Główny, jak się nachlać wody i skąd zdobyć wodę. Dobra, naprawdę to już jest koniec, bo będę to montował. Pewnie jutro opublikuję, czyli w piątek, tenże filmik. Będzie długi, więc oglądajcie.